www.jazz.pl. Roch Sieciński, program Drugi Polskiego Radia, a ze mną Filip Żółtowski, trębacz, lider, kompozytor, który będzie bohaterem najbliższej audycji Jazz.pl już w piątek o godzinie 18. Witaj. Dzień dobry, cześć. Najnowsza płyta, pierwsza płyta twojego składu, album Humanity, album, który ukazał się na rynku niespełna miesiąc temu, a kompozycje również tak świeże, czy już bardziej ograne na koncertach? Kompozycje myślę, że świeże. Cały album, tak naprawdę skomponowanie całego albumu zajęło mi rok. Zacząłem w lutym, później była pandemia, więc było dość dużo czasu. I myślę, że to wszystko jest świeże, bo my z wydaniem albumu zagraliśmy tak naprawdę pierwszy koncert z nagraniem płyty. Zagraliśmy pierwszy koncert na Jazzjantarze premierę, więc to jest wszystko świeże. Z biegiem kolejnych koncertów, kolejnych występów w tym składzie materiał będzie ograny coraz bardziej, ale ta świeżość często dobrze wpływa na nowy materiał muzyczny. Powiedzmy trochę o tym, czego słuchacze programu Drugiego Polskiego Radia mogą się spodziewać. Do jakich artystów nawiązujecie? Myślę, że można się spodziewać połączenia jazzu z hip-hopem, z muzyką elektroniczną. Jeśli chodzi o brzmienia, nie zabraknie oczywiście też podstawy muzyki jazzowej, którą jest improwizacja. A jeśli chodzi o artystów, którzy inspirują mnie, nas jako zespół, to będzie to Brad Meldau i jego płyta Finding Gabriel oraz Steve Coleman and the Five Elements. Myślę, że to są takie porównania. Dość różne tak naprawdę, ale rzeczywiście skojarzenia z albumem Finding Gabriel pojawiły się także, kiedy miałem przyjemność odsłuchiwać ten album po raz pierwszy. Kto z tobą na scenie w Studio S3? Ze mną na scenie moi przyjaciele, Szymon Zawodny, saksofon, Wojciech Wojda, instrumenty klawiszowe i Mikołaj Stańko, perkusja. Poznaliście się w Gdańsku na uczelni. Tak, tak naprawdę troszkę wcześniej znałem się z Wojtkiem i z Mikołajem. Poznaliśmy się na warsztatach w Puławach, zresztą jak większość sceny jazzowej, myślę, że każdy kiedyś spotkał się na warsztatach w Puławach bądź w Chodzieży. Czyli można powiedzieć, że zespół powstał jako formacja kolegów ze studiów. Ty teraz nadal uczysz się w Gdańsku? Pośrednio, bo jestem na wymianie, na Erasmusie w Amsterdamie obecnie przez najbliższe pół roku, więc troszkę jest kontakt nasz utrudniony, ale myślę, że to jest dużo świeżości to nadaje, bo mam styczność z wieloma kulturami. Nawet nie spodziewałem się, że tyle ludzi z różnych krajów poznam i tyle muzyków jazzowych, którzy kochają tą muzykę, którzy mogą nawzajem się inspirować. To jest mega budujące, wydaje mi się. I jak odbierasz te właśnie różnice między Akademią w Gdańsku a Erasmusem? Różnica jest duża. Chyba największym szokiem dla mnie jest ilość studentów. Jest niewyobrażalna. Jest 400 ludzi, którzy studiują muzykę jazzową, samą muzykę jazzową. U nas 400 ludzi jest na całej uczelni, więc robi to dużą różnicę, ale co mogę jakby powiedzieć na plus uczelni w Gdańsku i generalnie środowiska gdańskiego i polskiego, że to środowisko jest chyba bardziej otwarte. Pozwala właśnie wypłynąć takim młodym muzykom jak my, bo mamy tam niespełna 23 lata, tak w rozrachunku średnio 25, więc to jest mega, mega przyjemne, że możemy wystąpić na scenie Polskiego Radia, że możemy grać na festiwalu Jazzjantar, będąc tak młodymi muzykami. Mhm. Czyli scena otwarta, a sam program nauczania, same metody nauczania, bardziej konserwatywne w Gdańsku czy w Amsterdamie? W Amsterdamie chyba bardziej konserwatywne, wydaje mi się. Czyli wbrew temu, co mówi wielu młodych artystów, którzy wyjeżdżają na uczelnie do dużych europejskich miast. Tak, tak. Myślę, że akurat Amsterdam jest bardziej konserwatywny niż Gdańsk, jeśli chodzi o nauczanie. Dobrze, mamy ogromną konkurencję w takim razie. Nawet w Polsce oczywiście wydziałów muzyki rozrywkowej i jazzu, albo jazzu i muzyki estradowej, różnie się to nazywa, jest bardzo wiele. Co zrobić, żeby kwartet był formacją oryginalną, by wyróżniać się z tego morza artystów młodych, debiutujących? Nie wiem, czy mam kompetencje, żeby mówić, co zrobić, ale mogę powiedzieć, co my zrobiliśmy. My pozbyliśmy się basu. Pozbyliśmy się i daliśmy tą jakby
nie wiem, fuchę, pianiście. Musi on grać na dwóch instrumentach. Jest to syntezator basowy Moog, więc to też definiuje brzmienie naszej muzyki. Idzie to w stronę muzyki bardziej nowoczesnej, bo nie da się nagrać. W sensie da się, ale przynajmniej dla mnie nie brzmi to zbyt dobrze, jak gra się walking basowy na Moogu. No tak, to rzeczywiście, chyba że jako pastisz. Kompozycje na tej płycie głównie twojego autorstwa? Tak, to są kompozycje tylko mojego autorstwa, jednak dużo z tych rzeczy budowaliśmy wspólnie na próbach. To była praca nie na zasadzie pracy sesyjnej, tylko tak naprawdę próbowaliśmy naprawdę przez parę miesięcy ten materiał, sprawdzaliśmy różne opcje, jeśli chodzi o formotwórczość, twórczość danej formy i wydaje mi się, że wyszła naprawdę fajna płyta. Też mam takie wrażenie, mam nadzieję, że słuchacze Radiowej Dwójki będą mogli się o tym przekonać w wykonaniu właśnie koncertowym, ale ten materiał brzmi jakby był nieco postprodukowany. Czy koncerty różnią się od tego, co znalazło się na krążku? Koncerty oczywiście różnią się, ale nie aż tak dużo. Tak naprawdę w postprodukcji dograliśmy jedną partię, której po prostu nie dało się dograć. Pianista nie mógł jej dograć jakby równocześnie na dwóch instrumentach. Ale my jeszcze szukamy tego właśnie w tych koncertach, żeby one były jeszcze bardziej żywe. Mamy nadzieję, że ten koncert w radiu będzie właśnie tym takim dopełnieniem tego czynnika improwizacji na koncercie, ale cały czas szukamy tego i cały czas tworzymy nowe rzeczy, które chcemy pokazywać na koncertach, żeby jednak to było doświadczenie specjalne, ten koncert, żeby było doświadczeniem specjalnym. I na to specjalne doświadczenie zapraszamy serdecznie już w piątek o godzinie 18 w ramach cyklu audycji jazz.pl. Bardzo młoda reprezentacja polskiego jazzu, tej młodej generacji, która miesza muzykę jazzową z innymi stylistykami muzycznymi. Materiał z albumu debiutanckiego, z albumu Humanity, Filip Żółtowski, Quartet. I to właśnie Filip Żółtowski był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.